Wtorkowym gościem porannej rozmowy Radia Katowice jest przewodniczący zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Panie przewodniczący, w ubiegłym tygodniu strona związkowa spotkała się z wicepremierem Jackiem Sasinem, aby w kontekście wojny na Ukrainie omówić plany dotyczące transformacji energetycznej. Chodzi tu przede wszystkim o podpisaną w ubiegłym roku umowę społeczną zakładającą m.in. zakończenie wydobycia węgla kamiennego do 2049 roku. Jacek Sasin mówił wtedy o ponownym przestudiowaniu zapisów umowy, bo w jego ocenie wydobycie nie może zakończyć się właśnie w 2049. I teraz zapytam o wasze oczekiwania jako związków zawodowych. Co w pierwszej kolejności powinno zostać zmienione w tej umowie? Znaczy pan, no to ubiegłotygodniowe spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym faktycznie był pan premier Jacek Sasin, miało przede wszystkim na celu jedną rzecz, żeby przedstawiciel rządu, a w tym konkretnym przypadku wicepremier, minister aktywów państwowych, no przekazał jeden przekaz, w ten sposób powiem, bo do tej pory niestety w kontekście i zmian ewentualnie w umowie społecznej, ale co jest chyba ważniejsze, zmian w polityce energetycznej kraju, mamy bardzo niespójny przekaz ze strony rządu, bo co innego mówi pan premier Morawiecki, co innego mówi pan premier Sasin, a jeszcze co innego mówi pani minister Moskwa. Dla nas, jako strony społecznej, myślę, dla nas w ogóle jako Polaków, biorąc pod uwagę to, że Ukraina pokazała, że mieć swoje surowce to być po prostu niezależnym gospodarczo, nie ma co ukrywać, że najważniejszym oczekiwaniem jest to, żebyśmy nie tylko zrealizowali tą umowę społeczną podpisaną w maju 2021 roku, ale wręcz dokonali dywersyfikacji w źródle energii, którym jest węgiel kamienny i węgiel brunatny, bo tylko jako Polska takie surowce mamy. Umowa społeczna też wskazuje, w jaki sposób produkować bezemisyjnie, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, prąd z tych surowców, bo ona generalnie w rozdziale drugim mówi o wielu inwestycjach niskoemisyjnych. Możemy mieć takie elektrownie, które nie produkują emisji dwutlenku węgla. Jacek Sasin faktycznie powiedział na WRDS-ie, że być może dojdzie do zmian w tej umowie i być może węgiel będzie potrzebny poza rok 2049. Ale celowo podkreślam to słowo być może. Czy będziecie chcieli się spotkać w najbliższym czasie także z premierem Mateuszem Morawieckim? Znaczy wie pan, no dobrze by było, jakby pan premier Mateusz Morawiecki jako poseł ze Śląska wrócił do wyborców, w ten sposób powiem, no bo jedno, jego aktywność, mimo oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to niezmiernie trudny okres rządów pod rządami pana premiera Morawieckiego, bo najpierw COVID, teraz wojna. Natomiast jeszcze przed wojną, no to odnosiliśmy takie wrażenie niewątpliwe, że trochę pan premier o regionie śląskim, a stąd został wybrany, tak jakby nie umiał znaleźć dla niego czasu. I czy będzie tutaj pan premier na jakimś spotkaniu, trudno mi powiedzieć. Najważniejsze jest to, żeby to, co się ustala, to, co się podpisuje, najzwyczajniej w świecie realizować. No jest taka stara maksyma pacta sunt servanda, czyli umów trzeba dotrzymywać. Mamy nadzieję, że nie tylko to, co podpisaliśmy w maju tamtego roku, będzie dotrzymane, ale i to wcale nie są górnolotne słowa, panie redaktorze. Dla dobra Polski, po to, żeby mieć prąd, po to, żeby mieć w miarę relatywnie tanie ciepło, trzeba naprawdę postawić na ten surowiec, który w ostatnim czasie został trochę zdemonizowany zupełnie niepotrzebnie. Tak, no i trzeba doprowadzić do bezpieczeństwa energetycznego państwa. Po prostu. Tej demonizacji, o której pan powiedział, wskazują na przykład wyniki badań Instytutu Badań Spraw Publicznych z lutego 2021 roku, według których ponad połowa, ponad 50% Polaków nie chce już węgla w Polsce i ci ludzie są za wprowadzeniem czystych źródeł energii elektrycznej. No tak, tylko z całym szacunkiem dla odnawialnych źródeł energii, bo to chyba o takich źródłach energii ci ludzie myśleli. No Polska ma swoją specyfikę, nie tylko energetyczną, ale też ze względu na położenie geograficzne. No u nas, panie redaktorze, energię ze słońca tak w 70% można pozyskiwać tylko przez 4 miesiące w roku. Pompy ciepła, bo to się w tej chwili preferuje, to jest niesamowicie drogie ogrzewanie, to na to stać tylko super bogatych, bo żeby wyłożyć dzisiaj 80 tysięcy na pompę ciepła, biorąc pod uwagę, że mamy nadchodzącą biedę, bo tak to trzeba powiedzieć, związaną między innymi z tym, co się dzieje na Ukrainie, no to to są jakieś pomyłki. Ja wiem, że generalnie rzecz biorąc, niestety media też, Radio Katowice chyba zdecydowanie najmniej, ale media też kreowały taki wizerunek węgla, gdzie węgiel był odpowiedzialny
odpowiedzialne nawet za to, że jest za dużo piasku na Saharze, a to akurat kompletna nieprawda. Jeszcze raz powtórzę, chcemy mieć w miarę tani prąd, chcemy mieć ciepło w kaloryferze, chcemy mieć czym naładować komórkę, to musimy mieć konwencjonalne źródła energii. Bez tego najzwyczajniej w świecie nie da rady. Fotowoltaika nam tego nie napędzi, wiatrak nam tego nie nakręci. Panie przewodniczący, pozostajemy w temacie węgla, ale chcę zapytać o embargo na rosyjski węgiel. Polska chce w ten sposób pozbawić Rosję zysku, który pozwala Kremlowi finansować agresję na Ukrainie. Powstanie z pewnością luka w imporcie, ale jak duża i czy polski węgiel wypełni tę lukę? No to jest trochę temat, który się też wiąże z pierwszym pytaniem. No trudno to w tej chwili oszacować, bo są takie szacunki, które mówią o tym, że to będzie luka blisko 6 milionów ton, jeszcze inne mówią o 4, a takie najbardziej drastyczne mówią o 8. No i też jednoznacznie trzeba powiedzieć, że polski węgiel tej luki nie wypełni. No ktoś kiedyś kazał polskiemu węglowi redukować moce wydobywcze. Otworzenie mocy wydobywczych to nie jest takie pstryk, tylko to wymaga dużo nakładów inwestycyjnych i to wymaga też czasu. Myślę, że teraz tak na szybko może w tym roku polskie kopalnie są w stanie wydobyć około 1 000 000 ton więcej, ale to nawet do tej najbardziej optymistycznej wersji, że braknie 4 milionów, no trochę jeszcze brakuje. Tyle, że rosyjski węgiel nie trafia do polskiej energetyki, a raczej do prywatnych odbiorców. Znaczy wie pan, nie trafia teraz, ale polski, rosyjski węgiel trafia do polskiej energetyki. Trafiało go bardzo dużo w roku 2019, trafiało go jeszcze trochę w roku 2020. Importowały go polskie spółki Skarbu Państwa. Najbardziej do tego importu przyczyniła się Polska Grupa Energetyczna. Ona z kolei w związku z tym, że nie realizowała kontraktu z Polską Grupą Górniczą, przyczyniła się do kryzysu tejże drugiej. Także to jest taki element, gdzie koło się zamyka. Nie chcę tutaj jednoznacznie wskazywać, kto jest winny, ale fakty wskazują na to, że te energetycy po raz kolejny chcieli wykiwać górników. Natomiast co do tego importu, to może być naprawdę, znaczy to do tego embarga, to naprawdę może być problem, panie redaktorze, bo jednak jeszcze jest mnóstwo gospodarstw indywidualnych, które opala swoje domy węglem. A import jeżeli z tego, Australii zapowiadany? A import z Australii tego nie zastąpi, bo to jest też zupełnie inny węgiel i obawiam się, że zima 2022-2023 może być bardzo trudna i tak powiem z przekąsem, że chyba najbardziej opłacalnym opałem znowu będą buty gumowe, jak tak dalej pójdzie. Zmieniamy temat. Wojna w Ukrainie trwa już ponad 1,5 miesiąca. W pomoc Ukrainie i uchodźcom, którzy trafili i wciąż trafiają do Polski, angażują się niemal wszystkie instytucje, także Solidarność. Jak wygląda teraz wasza pomoc? Znaczy ja powiem tak, to wyraźnie się czuję, że wojna już też trochę spowszedniała, bo na samym początku wszyscy pomagali rzeczywiście bezinteresownie uchodźcom, wszyscy dawali co się tylko dawało dać, przede wszystkim wszyscy dawali serducho. Natomiast w tej chwili już widać, że nastąpiło takie, przepraszam za wyrażenie, zmęczenie materiału. Czy Polacy przyzwyczajają my akurat, się niestety też i to mnie trochę przeraża, panie redaktorze, bo gdybyśmy żyli w normalnym społeczeństwie, mam na myśli nie tylko nas Polaków, ale przede wszystkim społeczeństwa zachodnie i rządy zachodnie, no to po tym wszystkim, co wiemy, jakie zbrodnie zostały dokonane przez wojska rosyjskie na Ukrainie, a to jeszcze 10-15 lat temu nie byłoby dnia, żeby nie było znaczących protestów pod ambasadami rosyjskimi, bowiem w całej Europie czy na całym świecie, a my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją tego typu, że najbardziej znaczące protesty przeciwko tej wojnie to się odbyły pod ambasadą niemiecką, gdzie było 1000 ludzi, my też byliśmy jako Solidarność, gdzie się odbyłem jakieś pikiety pod sklepami, które nie wycofały się z Rosji i to jest trochę przerażające. My myślimy, że ta wojna nas nie dotyka. Wojny toczyły się na świecie cały czas. One były daleko od nas i myśmy tak tego do serca nie brali. To jest bardzo blisko nas i myślę, że trochę jakby z powrotem odeszła od nas świadomość, że to jest też wojna o nasze bezpieczeństwo. Ja wczoraj słuchałem w jednej z telewizji takiego pana profesora Malickiego. Myślę, że on bardzo trafnie ujął całą tę sytuację, bo powiedział, że Ukraina, to patrząc z perspektywy Polski, to jest trochę taka bitwa warszawska 1920 roku. Myśmy wtedy bronili świat przed bolszewizmem, natomiast Ukraina w tej chwili broni Europę przed dyktaturą i duża szkoda, że znowu wróciliśmy do takiego dnia powszedniego, że znowu najważniejsze jest to, co tam jest w komórce i to, co przyślemy SMS-a, czy ktoś wziął działkę, czy nie wziął działki, przepraszam za brutalizm.
Myślę, że to tak nie powinno być. A co do tej pomocy, no to generalnie Solidarność ma na swoim utrzymaniu, jak dobrze liczę, w całym kraju chyba około 600 uchodźców. My tutaj w regionie Śląsko-Dąbrowskim te swoich pomieszczeniach mamy 3 rodziny akurat z okolic elektrowni na Ukrainie, która była atakowana, nazwa mi teraz wyleciała z głowy. Nie Czarnobyl, była ta wcześniejsza. No mniejsza z tym, znajdziemy gdzieś na mapie. No myślę, że oni się już u nas dobrze zaklimatyzowali, mają wszelako typu pomoc. Generalnie rzecz biorąc, jak rozmawiamy z nimi w piątek, to wszystkie 3 rodziny chcą zostać w Polsce, chcą zostać tutaj, mają już pracę. Dzieci zaczynają chodzić do szkoły, nie chcą już wracać na Ukrainę, mimo że jedna z tych rodzin jest taka w połowie ukraińska, w połowie rosyjska. To mamy nadzieję, że życie ułoży im się tutaj dobrze w Polsce. I tutaj musimy zakończyć naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem w Radiu Katowice był dziś szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom. Spokojnych świąt, Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego.